Radny decyduje formalnie tutaj na uznaniem racji stron bądź nieuznanych w formie rozproszenia tejże skargi. Proszę Państwa, Państwo znacie moje stanowisko, które się wyrażało wielokrotnie w przypadku mojej oceny nadmiernego zewnętrzniania takich sytuacji, które się gdzieś tam w placówkach gminnych dzieją. Nie miałem żadnych sygnałów dotyczących kwestii pracy mobilnych jakiekolwiek, który jest chyba najpoważniejszym zarzutem, który może się w takich sytuacjach pojawić. Ten zarzut jest do przyjęcia i do rozważenia w tej chwili. Chyba aż takich zarzutów tej natury nie ma. Mam wątpliwości dotyczące całej sprawy i pytania nawet w związku zawodowym, bo z Pani wypowiedzi, jakie wynikały sprawy, już jest niemalże osądzona. I nie mam tych danych dotyczących kontroli kibockiej, co tam stwierdzono, w jakim zakresie ta kontrola się odbywała. Informacje do nas tylko jeszcze nie dotarły, z tego co wiem, Pani Dyrektor została na pewno mandatowana. Co w protokołach kibocki się dzieje, nie wiem. Mam pytania do związku, jak na jakiej zasadzie to się odbywa. Natury formalnej, czy związki usługiwały drugiej strony, czy rozmowy z Panią Dyrektor się odbyły, czy to jest sytuacja już jakby wyjaśniona, jaka jest rola w tym związku, czy tylko to jest jakby ta jedna grupa, bo z tego co wiem, to nie wszyscy nauczyciele podpisali się pod opinią negatywną i tutaj decyduje zwykła większość, trudno mi jakby no, w tych przepisach Waszych dyskowych jakby się odnaleźć. Moja uwaga jest z innej natury zupełnie. Proszę Państwa, mamy z przedszkolem bardzo duże kłopoty od samego jakby początku. Te kłopoty są różnej natury. Pamiętacie Państwo proces budowy obiektu, w jakich to się warunkach odbywało, nagonki różnego rodzaju o charakterze politycznym. Daliśmy radę, powstał obiekt, duże pieniądze, ponad 2 miliony bodajże budowa w tej chwili. Koszty utrzymania obiektu też jest ponad 1 000 000 złotych rocznie. Znacie Państwo, przynajmniej dobrze mnie z tej strony, że staram się naszym nauczycielom milejowskim te warunki pracy zapewniać niewielu, albo w ogóle przez te relacje z tym elementem nie straciło pracy. Nie wiem, czy są takie gminy tutaj w powiecie. Pewnie są, ale w Polsce to myślę, że jesteśmy w mniejszości. Oświata nas kosztuje więcej niż subwencja światowa, ponad 4 miliony. Dlatego jestem bardzo rozczarowany całą tą sytuacją. Państwo oczekujecie pewnych zmian. Państwo deklarujecie, że z naszego środowiska kandydata na dyrektora nie będzie. Ja deklaruję, że kandydatem na dyrektora nie będzie Pani Wasina. Pytanie, co to zmieni w całej sytuacji, jak stosunek głosów jest 4 do 5, 4 do 6, czy 5 do 7 nieistotne. Jest to spór, który trwa od wielu lat. Mam żal do tych osób, które wyszły, tak powiem, z mojej ręki. Wiele tutaj osób, nawet osobiście Pani Dyrektor tak jakby anonsowała do pracy. Generalnie to jest odbierane dobrze w społeczeństwie. Nie wszyscy mają, to jest naturalne, nie wszyscy mają być w przedszkolu i naprawdę ten spór wielu osób w ogóle nie dotyczy, nie interesuje. Mierzi powiem więcej. Ja rozumiem, że robię prawa pracownicze, ale też w sposób do mobbingu albo innego ciebierzenia pracowników. Chyba tam nie dochodzi takich zarzutów z tego, co wiem, gdzieś się nie pojawiają. Problem jest pewnie, jak zwykle, z pieniędzmi, z etatami, z wzajemnymi relacjami, to staram się zrozumieć. Oczywiście jest mniej jeden oddział, tylko mi się zrobiło mniej. Prawem, można powiedzieć, kadłuba, tak? Jest ostatni arkusz dyrektora urzędującego, to on ustala arkusz w każdej szkole, zapewnia sobie godziny, jednocześnie ma pewną dowolność w kształtowaniu siatki godzin
pozostałych pracowników. Czy ona jest uczciwa, czy ona jest zasadna. Wybaczcie Państwo, nie sądzę, że radni są w stanie rozstrzygnąć tutaj te kwestie. Ja tym bardziej się tutaj nie noszę jakby z zamiarem w tej sprawie. Co z tego dalej wyniknie? Proszę Państwa, no, uważam, że dojrzewamy, to pierwszy raz publicznie odważnie powiem do tego, żebyśmy śladami innych gmin dokonywali mocnych ruchów systemowych. Mówimy o prywatyzacji tego obiektu, bo po prostu kolejna jakby fala, co będzie, jak przyjdzie kolejny nieudany dyrektor. Państwa uczuciu, że jest, środowisko jest skomplikowane, jak rozumiem, w tej chwili pół na pół, czterech rady rodziców, oczywiście tam jest. Zmienia się Rada Rodziców, to jest może najmniejszy problem. W przednich latach chyba nie było taki problem jak teraz. Czterech jest za, trzech przeciw. My, żeby zarobić na tej sali 5 milionów niemalże w oświatę, to musimy różnych tutaj łamańców jakby wykonywać. I ja nie mam usprawiedliwienia w tej chwili do takiego publicznego, aby te kwestie, jak powiedziałem na wstępie, były uzewnętrzniane w taki sposób. Z jednej strony Państwo czujecie, że kurator odpowiada za część programową, w drugim momencie skarga idzie do kuratora. Czemu ma to służyć? Co chcecie Państwo osiągnąć? Jakie racje udowodnić? Tak, będzie inny dyrektor, nowy dyrektor, który pewnie wręczy Państwu też te etaty, bo po prostu nie ma tych godzin. Wiadomo, co się dzieje z pierwszymi klasami, liczba uczniów też nie wiem, czy jest większa. To się nie zamyka. Nie finansuje. Staramy się ze swojego tutaj punktu widzenia z budżetu, no wszystko to mówiąc kolokwialnie, ogarniać i zapewniać te podstawowe jakby powinności, które są po naszej stronie. Mija kolejny rok, kolejne przesilenie w oświacie minojowskiej, kolejny raz związki interweniują, kolejny raz dłużej będziemy rozmawiali o absolutorium dla wójta niż o tym, co się w przedszkolu generalnie dzieje. Ta sytuacja, chcę tylko tyle jakby ją podsumować, nie jest dobrze odbierana bez względu na to, kto ma rację, a zazwyczaj ta racja leży jakby po środku. Także ja, przyglądając się na to od, nie wiem, 15 lat, zamykanie tych kuchni, zamykanie przedszkola, te przepychanki z dyrektorem od początku tutaj, uważam, że może więcej jakby zaangażowania w meritum jakby sprawy, to do czego jesteśmy przygotowani zapewne, a mniej tej takich powiedzmy innych kwestii. Naszym uważam i powszechnym uczuciu merytorycznym. Także o to do Państwa apeluję. Dla mnie to jest nieistotne w tej chwili, to jest kwestia w tej chwili racji. Chcecie Państwo, żeby Rada się zajmowała, jeżeli Rada tak uważa, konfrontowanie tutaj całej tej sytuacji, w jaki sposób, kto powiedział, kto udowodnił. Ja sobie tego generalnie nie wyobrażam. Jaki będzie efekt, powiedziałem, będzie, prawdopodobnie będzie konkurs, wystąpi zmiana tutaj w stanowisku dyrektora i ja z tych Waszych uwag, czy tych deklaracji, że nikt z Waszej grupy nie kandyduje, się bardzo cieszę, powiem, w ten sposób, bo to niczego by w tej sytuacji nie zmieniło i nie dopuścił, powiem szczerze, na ile będę miał formalne możliwości tutaj, aby dyrektor z tego środowiska dalej w przedszkolu minojowskim urzędował. Zbyt dużo nas to jakby mogła ta sytuacja w przyszłości. Nie wiem, dlaczego nie ma pani dyrektor, to już nie przewodniczącego jakby uwaga, rozumiem, jest zaproszenie. Tylko się zastanawiam, co my chcemy w tym momencie udowodnić. Głosowanie w Rady, która ma, że tak powiem, cały czas nie tyle wiedzy na ten temat, co tam się naprawdę dzieje. Nie będę o tej wiedzy mówił, bo nie ma na pewno wiedzy i co ta uchwała ma wnieść, jakby zmienić. Dla mnie tu sygnał. Rada rodziców nie daje opinii pozytywnej. Rada pedagogiczna również. Dokonuje zmiany po prostu. Co dalej? Co dalej? Co chcemy? Kto przygotował projekt uchwały, panie wójcie? Ja nie biorę udziału w tym. Nie? Pracy, kto przedłożył projekt? Projekt uchwały, kto przedłożył do pana przewodniczącego, żeby wprowadzić pod obrady? Skarga, taką przepisy. Aha. Także musi
załatwimy to. A państwo nie zapiszcie. Także. Ale chodzi mi o treść, kto przygotował treść uchwały. Ja rozumiem, że mamy procedować. Ja zadaję pytanie, no pytanie do swoich jakby kolegów tej części, bo ja nie brałem udziału. Komisja Oświaty przygotowała coś, bo nie wiem. Nie wiem, ja nie brałem udziału. Uzasadnienie powstało prawdopodobnie na podstawie słów, które padły, na podstawie dyskusji, ale uzasadnienie nie zostało sformułowane w czasie posiedzenia obrad. Uzasadnienie w formie pisemnej. To była dyskusja. W tych punktach zostało wyraźnie wyodrębnione, wypunktowane. Są sygnały, że te informacje, które zawarte są w tym uzasadnieniu, one są nieprawdziwe. Więc co ma wnieść ta sprawa? Ta sprawa ma wnieść to, że pani dyrektor na posiedzeniu Komisji Oświaty mówi rzeczy, które nie są zgodne z prawdą. Więc myślę, że to po prostu należało wyjaśnić. Ale nikt tego nie udowodni, naprawdę. Przecież ja bym sądzę te pracy, to naprawdę ma rację. Proszę mi wierzyć. Dobrze, na to... Że udzielając nagany byli obecni przedszkolni nauczyciele, a kilka pomieszczeń dalej jest pomieszczenie, w którym można odnaleźć karty urlopowe pracowników, z których ani jeden nie był obecny wtedy w przedszkolu, no to pani dyrektor mija się z prawdą. Jeśli czytamy, pani Dorota Wasilak pełni funkcję dyrektora przedszkola 15 lat i podczas pełnienia tej funkcji nigdy nie wpływały skargi na jej działalność, to proszę państwa, są protokoły z rad pedagogicznych, począwszy od 2003 roku, w którym są protokoły z tych spotkań, w których jest wyraźnie, nawet spotkanie z panem wójtem, jest dyskusja na ten temat. Natomiast tutaj ze słów pani dyrektor pada, że ani razu nigdy w życiu takie rzeczy nie miały miejsca, a miały miejsce, proszę państwa. Zarzuty co do pozostawienia dzieci z woźnymi. Jej zdaniem są bezpodstawne, absolutnie nie miały miejsca. No, proszę państwa, obsługa potwierdza, że wielokrotnie takie rzeczy miały miejsce. Potwierdzają to również niektórzy rodzice. Obsługi nie było w tym czasie, ja tego nie rozumiem tych zarzutów. No, wszyscy wyszli, dzieci zostały same w sali. Z obsługą. No i co się a to jest coś takiego, to jest niezgodne w ogóle z Absolutnie. Jeśli ma sytuację, że zechce mi się znaleźć, chociaż powiem szczerze, że nauczyciel jest pod wpływem adrenaliny takiej, jeśli jest obowiązany, dzwonię wtedy do sekretariatu i przychodzi na zastępstwo jakiś nauczyciel. Ja miałam zdarzenie, gdzie będąc zatrudnieniami, oczywiście różne są zdarzenia, o których nie chcę opowiadać, bo od tamtej pory jestem jeszcze bardziej uczulona na tych problemach. Więc ja tutaj o panu zatrudnieniu nie chcę było przedłużać, ale tu punkt po punkcie, ze wszystkich wyjaśnień pani dyrektor, można to przedstawić, więc wydaje mi się, że mamy rok, ja mam to właściwie, bo ja będę zawsze do tego wracać, gdzie słowo prawda i słowem nadrzędnym i zasadniczym. I uważam, że jeśli pan mi pyta, jaki mam cel, ujawnienie prawdy i pokazanie tej prawdy, czemu ona ma służyć, temu, żeby więcej nigdy takie rzeczy w przyszłości nie miały miejsca. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Oczywiście podpisuję się tutaj pod tym, co pani radna powiedziała. Jak najbardziej chodzi o to, żeby prawda ujrzała światło dzienne, proszę państwa. Ja rozumiem, pan tu mówi, że żadna komisja tego nie rozstrzygnie. Jeżeli będzie miała pewne dokumenty, a pan mówi, jeszcze nie otrzymał pisma z Państwowej Inspekcji Pracy, zapewne za chwilę ten dokument będzie. I zasadne byłoby, żeby te wszystkie dokumenty państwo dostali, zapoznali się z treścią wszystkich dokumentów, łącznie tych, które były przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, i wtedy zupełnie inny obraz sytuacji państwo byście mieli.
Dlatego proszę jeszcze raz o przychylenie się do prośby pracowników i ponowne przyjrzenie się tej sprawie. I jeszcze, panie wójcie, chciałam powiedzieć panu, ma pan rację, to już chyba najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, jeżeli chcemy wywlekać jakieś tam rzeczy, że tak brzydko to powiem. Ale panie wójcie, pani dyrektor nie dała nam szans. Byli u pana przedstawiciela. Ja osobiście próbowałam się z panią dyrektor spotkać, po to tylko, żebyśmy my tam gdzieś mogli sobie spotkać się pracownicy, porozmawiać, może udałoby się to wszystko w jakiś sposób załagodzić, naprawić pewne rzeczy i tak dalej. Po to krzyku usłyszałam słuchawce i rozłączenie. Tyle tylko. Tyle tylko, panie wójcie. Także jeszcze raz mówię. Zależy nam wszystkim, przede wszystkim na bezpieczeństwie, dzieci. No i na tym, żeby ta prawda wyjrzała w świat ludzi. Dziękuję. Ale ja, szanowni państwo, oczekuję od państwa radnych tego też. Ja jeszcze, tak, ja jeszcze chwilę na temat tej zasadności, niezasadności. To samo mogę powiedzieć o tym posiedzeniu Komisji Oświaty i Rewizyjnej, prawda? Ja składam wniosek o odrzucenie odrzucenie uchwały, której napisane jest projekt uchwały, której napisane jest skarga jest Czyli uznanie skargi jako niezasadność. Albo niezasadność. No to trzeba złożyć wniosek. Albo zasadność, albo niezasadność. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Ani do wójta, ani do rady gminy, ani do przewodniczącego nie wpłynęła przez 15 lat żadna skarga. I obecnie, która wpłynęła skarga, to najprawdopodobniej przyszła od kuratora, tak? No bo tak wygląda, że od kuratora. Pominęliście państwo wszystkich i szukacie w komisjach rewizyjnej czy oświatowej jakiegoś wyjaśnienia. Komisja, tak w rzeczywistości, to nie jedna, ni druga nie ma prawa do tego, żeby to rozpatrywać. Bo to nie jest jakaś komisja śledcza, czy coś, czy tego, żeby wzywać, jak tutaj pani powiedziała, że musimy wszystkich wzywać i tutaj przysłuchiwać. To nie jest taka prawda. Druga sprawa. Przez 15 lat nie było słychać nic o pani dyrektor. Nagle panie się zebrały i stworzyły sobie coś tam jakieś, a młodym, że no, się nie tak dzieje. No nie tak się dzieje na pewno tego. Jest trochę pani dyrektor racji, może jest i waszej, ale powinniście byliście pogodzić, bo ze względu na to, że ja patrząc po podpisach, mówicie cały czas o rodzicach, ale ja tutaj przez 15 lat nie widziałem skargi od rodziców. Ale przepraszam, my z rady rodziców wystawiliśmy to. Tak, ale teraz dopiero te 4 osoby to już tak na siłę, proszę państwa. No tak, bo nie podpisano tego. I to jest tak na siłę tego. I proszę państwa, nawet tutaj osoba, widzę w waszym podpisie tego. Osoba, która jest na urlopie drugi rok i podpisuje to pismo. A urlopie, wiecie, że jest na urlopie w przedszkolu. Bo było tak, że się na macierzyńsku, później drugi rok jeszcze tego, ale podpisuje skargę. No właśnie, nie wiem, czy to może tak. Bo sytuacja jest tego rodzaju, że nie wiedząc, jestem gdzieś tam na urlopie 2 lata i ja podpisuję w tym roku skargę na kogoś, ale no coś tu jest nie tak. Widzicie, proszę państwa. I więc sytuacja jest tego rodzaju, że nie miejcie tutaj do tego Rady Gminy pretensji czy do kogoś, bo sytuacja jest tego rodzaju. Dziwne by było, gdyby wam za zasadną uznała Rada Gminy dzisiaj skargę, którą wy napisaliście. Bo byście nie pisali do Rady Gminy. Byście pominęli wszystkie drogi, które uważaliście, że kurator to wszystko załatwi za was. A tutaj się nie zrobiło, bo sytuacja jest tego rodzaju, że w przedszkole pod wójta i wszyscy dyrektorzy podlegają pod wójta, a nie pod radę bezpośrednio, ani pod żadną komisję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kasprzak. Ja mam pytanie, bo
I bardzo zrozumiałem tutaj wnioski pani Magdy. Mam przed sobą projekt uchwały i mam pytanie. Uchwała brzmi w ten sposób, że uznanie... No dobra, ale to mamy głosować nad tym projektem, czy nie, bo ja już nie wiem. Ale dobrze, czy nie, to chciałem się zapytać coś innego, może będzie łatwiej. Uchwała brzmi w ten sposób. Uznaje się za bezzasadną skargę pracowników, tak? Jeżeli większość zagłosuje za, to skarga jest bezzasadna. A jeżeli większość zagłosuje przeciw tej uchwale, to znaczy się, że skarga jest zasadna, tak? Tak? Mamy wniosek. Ale moment, pytam się, czy tak? Dziękuję bardzo. Moment, ja się pytam, ale uchwała nie została przyjęta. Ale pytanie zaczynamy. Uchwała nie została. Czy uchwała ta Rady Gminy, czyli uznaje się za bezzasadną czy zasadną, to generalnie musi się pan podporządkować do tej uchwały. Nie ma. Z przepisów wynika tak, że proszę państwa, generalnie ja dobrze, źle nie wiem, była tutaj taka polityka przeze mnie prowadzona, że dyrektorzy mieli przedłużane kadencje i tak jak się to wydarzyło w tym przypadku, wystąpiłem do Rady Ekonomicznej, który staje ze swoich prac w przypadku szkoły zespołu szkół w Jaszczowie, tak samo czynię w przypadku zespołu w przypadku przedszkola. Z tym, że różnica jest taka, że tam były opinie pozytywne. Rady Pedagogicznej to są opinie negatywne. Mają obywatele, mieszkańcy prawo składania skarg na działalność kierowników jednostek, chyba tak, i kompetencji rozstrzygania o zasadności, bądź nie, tutaj to jest kompetencja Rady Gminy. I tylko ja w tej sprawie, no, czy to ma, to tak ja pytam, jak to ma sens. Dzisiaj, co ja mogę powiedzieć, że zębów nie jest w prawnym pasie. Macie państwo projekt. Albo głosujecie go za, albo głosujecie go przeciw. Jeżeli zagłosujecie przeciw temu projektowi i uznacie skargę za zasadną, nie wiem, czy dzisiaj są okoliczności i czas, żeby napisać choćby uzasadnienie właściwe. Bo trzeba było, rozumiem, głosować uchwałę ze stanowiskiem o uznaniu racji skarżących, ale też uzasadnieniem, czy jesteście państwo w stanie takie uzasadnienie stworzyć, się każdy pod nim podpisze. Nie wiem, także uważam, że podjęcie głosowania nad tym projektem uchwały na tak bądź na nie w jakimś stopniu sprawę rozwiązuje. Jeżeli, tak jak powiedziałem, wyznacie, że projekt jest zły, uznajecie rację skarżących, to trzeba przygotować drugi projekt i chyba nad nim głosować. Tutaj kwestia jest uzasadnienia, bo chyba jest w tym wszystkim uzasadnienie, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Także to jest taka powiedziałem, co ja zamierzam zrobić, ale zastanawiam się, czy gdybym się zachował tak jak dawno minister zdrowia, gdybym się tak zachował, gdy wiadomo co powiedział, jak komentowałem te związki zawodowe. Ja tego nie powiedziałem, także proszę tego nie nadinterpretować. Tutaj nie ma pewnych analogii. Tyle chcę powiedzieć państwu, jaką podejmować. I naprawdę ten samorząd trzeba. Ci radni dojrzewają, problemów mamy bez liku. Czy nie zaoszczędzimy na tym przedszkolu prywatnym na przykład? To nie są jakieś rządki, a przecież my płacimy w Mełki niepublicznym ośrodkom tutaj przedszkolnym. Nie słyszałem, żeby tam takie protesty się odbywały, jest konkurencja, co będziemy przejmowali w tej chwili ośrodek, powiedzmy, mam nadzieję, tutaj w Płaskowie będziemy budowali żłobek. My rozwijamy oczywiście te wszystkie formy, ale
no w całym tym kontekście, co się tutaj zmieni, ja pytam. Co się zmieni, będzie nowy dyrektor. Będzie pewnie nowy dyrektor. Czy mamy, dajemy sobie gwarancję w tej chwili, że tam będzie nagle środowisko się tutaj połączy, zjednoczy i będzie współpracowało? No to jest chyba w tym najistotniejsze. I oczywiście skargi były na dyrektor, tylko że jakbym przejrzał, ja tego nie przeglądałem, bo na to naprawdę nie mam czasu. Ile było tych przełomów w dziejach tutaj samorządowego przedszkola? Kto się po jednej stronie ciągle podpisywał, to by pewnie trafił tak 90 co najmniej procentach. Jest grupa zantagonizowana w przedszkolu i nie ma innej formuły. Ja sobie nie wyobrażam, że to z nowym dyrektorem będzie lepiej. Dyrektor będzie miał moje pewne namaszczenie, pewnie politykę będzie realizował taka, jaka jest, że tak powiem, dla organu prowadzącego zasadna, przynajmniej w moim odczuciu. My tutaj zmieniamy tą oświatę, nie wiem, czy Państwo zauważacie, zmieniło się dwóch dyrektorów w tej chwili w Milejowie. Też awantur, co nie miara, już 5 lat, może w tej chwili jest, jesteśmy może na dobrej drodze, wspólnie w zrozumieniu, bo to o to generalnie chodzi. Zmienił się dyrektor Wysołaja, zmiana bardzo dobra, najlepsze wyniki w gminie, w powiecie, w województwie, w Polsce, wyższe niż średnia krajowa w językach na przykład. No, idziemy w kierunku dobrych. I tutaj naprawdę się nie zawaham, to nie jest na zasadzie takie, że przyszła grupa ze związkowcami i wójt, żeby rozładować emocje, postraszył ich, powiedział, że zrobi, pogroził palcem, zrobi prywatny. Naprawdę 300 tysięcy gmina zarobi w ciągu jednego kroku zaoszczędzić. Te brakujące do tej drogi gdzieś tam, nie wiem gdzie, jest nieistotne. Dlatego ja ciągle się zastanawiam, ile siły trzeba jeszcze w taki konflikt rozładowania włożyć i czy jedyną możliwością jest to, co powiedziałem. Przyjdzie stowarzyszenie, może z Was wybrane, może z jednej grupy, może z drugiej, przetargi przejmie przedszkole i się tam nic nie zmieni. Rodzic, ja o to zadbam, nie zauważy nawet żadnej zmiany, bo ludzie to mają w dużym, że tak powiem, poważaniu tego typu sytuacji. Na to przedszkole zarobi 300 tysięcy? To znaczy gmina, budżet gminy zaoszczędzi na tym, bo będzie płacił 75% tego, co płaci. Czyli rodzice będą po prostu więcej płacić za przedszkole? Nie, nie ma takiego prawa, żeby rodzice więcej jakby płacili. System jest tak skonstruowany, że będzie samorząd dokładał, bo ma takie obowiązki, ale na zasadzie takiej, ile dokładają samorządy pościenne, płaci z tego publiczne, płaci 75%. Także 25% jest od razu na starcie. Tak to mniej więcej działa. I też jest subwencja do dziecka, też dostają gminy. Ja widzę rozliczenia, jak nas obciąża gmina Mełnie, gmina Lublin, gmina Łęczna, za nasze dzieci chodzące do innych przedszkoli. Też dostają niepublicznie, dostają tę część, co daje państwo, te 1400 zł na jednego przedszkolaka. Też prywatni dostają, a może prywatni wyzwalają sobie więcej energii, bo muszą na siebie zarobić. Słyszałem, że żyją tak. Dyrektorzy, nauczyciele. I słyszałem tutaj. Skąd te pieniądze się biorą? Budżet gminy przekazuje tylko na innych zasadach. Po prostu przekazuje pieniądze w mniejszej wielkości. Nie musi dać. A reszta skąd? Karta nauczyciela nie obowiązuje. I karta nauczyciela. Karta nauczyciela, nie obowiązują inne świadczenia i tak dalej. Koniec, wystarczy. Ale to nie ma tyle na tym, bo ja pracowałem z Państwem. Ale mniej, tak? Nie. Może więcej, a więcej pracują. Może jest ich mniej. Może sobie lepiej organizują. Może pozyskują środki unijne. Może się bardziej starają i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. No ja też nie wiem, dlatego się pytam Pana. Ja wiem. Jak ja bym był dyrektorem niepublicznego ośrodka szkoły, wiedziałbym, gdzie można zarobić pieniądze albo zaoszczędzić, jak Pan nazwie, to już jest Państwa, jakby Pana dłużyska. Tyle. Proszę nie odbierać tej mojej wypowiedzi źle, ale to już trwa zbyt długo. To już trwa 15 lat. Jak ja tutaj jestem, to już trwa 15 lat. Wybudowaliśmy przedszkole za swoje pieniądze bez dotacji. Źle. Nie chcę już tych całych historii z samego początku, bo tu część radnych może zna, ja tego nie protokołuję, nie czytam, nie zbieram na kubkę. Ja też już przesłałem. Po prostu. To dobry znak.
To dobry znak. No, no, wszyscy się nad tym zastanawiają. Słuchajcie Państwo. Dobrze, konfrontujmy. Zróbmy zespół roboczy, komisję śledczą, ustalmy godziny, kto miał rację i tak dalej. Co osiągniemy? Może jeszcze czasu więcej, może jakieś jeszcze telewizje, no, no nie wiem, naprawdę. Podpowiadam, Pani jest w stanie ustalić prawdę. Powiem Panu tak, na podstawie wszystkich materiałów, które są dostępne, trudno jest Państwu radnym się wypowiedzieć tak w 100% i być pewnym, że chcą podjąć taką czy inną decyzję, bo nie mają materiałów. Dlatego to, co Pan powiedział, jest bardzo zasadne, żeby stworzyć, tak jak Panie pracujące w placówce powiedziały, proszą o, jeszcze raz o to, żeby przeanalizować się Państwa, zapoznać z tymi dokumentami. Wtedy naprawdę jest zupełnie inny obraz założony. A chodzi tu o prawdę i nikt, przynajmniej z osób, z którymi ja tutaj rozmawiałam, to są osoby, które umieją powiedzieć przepraszam, dziękuję. Takie to są osoby i te osoby są prawdy. Panie Wójcie, tylko to proszę. I szacunek. Zostaniemy się chętni do tego proponować. Mówię, święcę swój czas, siłę. Pan radny Kaczyński. Państwo, powiem tak, konfrontacje są, nie są czymś miłym, to jest pierwsza podstawowa sprawa, ale mam pytanie. Czy my musimy dzisiaj podejmować tę uchwałę? Czekamy na wniosek. No to czekamy, to pan. To ja bym nie chciał zrozumieć. Nie widzę przykrowania wśród nami, jeżeli się do znacznego jeżeli mamy jeszcze trochę czasu, mamy. Zbierzmy wszystkie materiały w tej sprawie i naprawdę to uzasadnienie, żeby było pełne i podłóżmy zdejmy, bo to jest porządkowo. Proszę bardzo, ale mój wniosek konkretny jest takie zdjęcie, że jest porządkowo tego punktu. Dorota Majdańska, Związki Zawodowe. Ponieważ tutaj pan radny został wprowadzony w błąd, ja woli wyjaśnienia, to nie poszło do kuratorium, to poszło do wszystko do pana wójta, także to tutaj... Nie skończyła. Nie tylko kuratorium, osobiście byłam u pana wójta z nauczycielkami z przedszkola i na ten temat rozmawiałam. Te same treści wpłynęły do wójta. Tak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ponieważ o co ten cały spór? O załagodzenie konfliktu. Żeby on się nie ciągnął i żeby pan wójt, tak jak mówił, wziął pod rozwagę, czy warto jest przedłużyć kadencję pani dyrektor. To jest najważniejsze, bo strach i obawa przed dalszą współpracą nauczycieli. Natomiast ja ze swej strony, ponieważ jestem przedstawicielem związku, my stoimy na straży pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty. I niejednokrotnie Panie Wójcie dziękowałam za co? Za to, że mamy pobory co miesiąc. My z wielkim szacunkiem za to, że gmina nie opóźnia się. My również staramy się ze swojej strony jak możemy. Niemniej jednak nauczyciel to taki człowiek, który potrzebuje być uporządkowany i mieć spokój w pracy. A dyrektor jest od tego, żeby mu zapewnić. Jak sami Państwo widzicie, że ludzie się rozmijają tam i nie potrzeba dodatkowych konfliktów, tylko trzeba po prostu wziąć pod rozwagę. Próbowaliśmy, tak jak koleżanka mówiła, mediować z panią dyrektor. Nie da się po prostu, nie chce podjąć się tych mediacji, nie chce nawet dopuścić do tego. Natomiast panie wójcie, my jako związki nie oceniamy tylko negatywnie. Przypomina sobie pan wiele opinii pozytywnych na temat dyrektorów, jeżeli pan wójt występował. Także to nie znaczy, że związki zawodowe są tylko za pracownikami. Mało tego, pani dyrektor jest naszym członkiem związku, Związku Nauczycielstwa Polskiego. I my nie jesteśmy tylko i zupełnie po jednej stronie. Tylko pani dyrektor nie daje nam nawet szansy na porozmawianie. I o to chodzi. I tutaj zgadzam się z panem Adamiakiem. Tutaj nikt nie osądzi, nikt nie zrobi, tylko po prostu trzeba się zastanowić, popatrzeć na to, żeby
żeby to przedszkole. Natomiast fakt jest faktem, że są takie przedszkola. I proszę Państwa, nie wiem, bo ucieszę na pewno nie radny, że tam są nauczyciele opłacani w kwotach 1/3, ponieważ zapewniam Państwa, bo z tego co we wcześniejszych rozmowach wójt mówi, że Państwo radni uważacie.